Witam wszystkich po raz kolejny. Tym razem przygotowuję się do stworzenia kolejnego formikarium. Tym razem będzie to formikarium z gniazdem korkowym, które na razie jest w fazie projektowania i już powolnego wycinania. Gniazdo korkowe będzie przeznaczone dla mrówek z gatunku Camponotus. Jeszcze nie wiem dokładnie których. Prawdopodobnie będzie to Camponotus herculeanus, ale chciałabym, żeby znalazły się tutaj Camponotus phalax. Gniazdo będzie miało grubość około 2 cm z kawałkiem. Są tutaj trzy warstwy. Nawadniane będzie tutaj przez taką niewielką komorę, która będzie z jednej strony znajdowała się pomiędzy szkłem, a z drugiej strony będzie miała korek. W środku będzie wypełniona gipsem. Tu, gdzie jest plastelina, będzie taki niewielki otwór, w który będzie wlatywała woda, dostarczana tym wężykiem. Jako że gniazdo będzie gdzieś mniej więcej tu, na tej ściance, albo ewentualnie na tamtej ściance, to wężyk musi być dość długi. Oj, trochę się rozpadł. Gniazdo wycinałam takim oto nożem do tapet. Uważam, że to jest chyba najlepszy sprzęt do cięcia, poza frezarką, której nie posiadam. Wycinałam najpierw otwór, sobie narysowałam to ołówkiem czy czym tam. Wycinałam otwór, jak mi się widziało, mniej więcej w podobny sposób, jak było to narysowane. A następnie przykładałam do kolejnej warstwy korka i wycinałam po raz kolejny. Dzięki temu mniej więcej te komory są takie, powiedzmy, że równe na każdej warstwie. No i nie było problemów, żeby dopasować jedno do drugiego. Całość jest nie sklejona, ale zszyta takimi oto nićmi i taką grubą, wielgachną igłą. Nie wiem, czy widzicie? Chyba widzicie. Ta nitka, nie pamiętam, z czego ona jest już. Raczej... No nie pamiętam, z czego jest. Jest to jakaś sztuczna nić, bezbarwna, bez żadnego koloru, nie będzie farbować, nie będzie puszczać. No a igła musi być dość gruba, żeby się po prostu nie złamała, ponieważ wbicie igły w korek, no, zakrawa o szaleństwo, ale się da. Co jeszcze? Gniazdo będzie przykryte taką oto szybką, 2 mm, którą dostałam w Leroy Merlin. To jest antyrama. Jedna z antyram. Przód formikarium, które będzie leżało, a nie stało, tak jak tutaj widzicie, będzie zrobiony z dwóch szybek z wywierconymi otworami, które zakleiłam taką oto siateczką o oczkach 0,2 mm chyba. Taką siateczkę dostałam w sklepie modelarskim, gdzieś w Gdańsku, czy gdzieś zamówione, przysłane. Mam dwie takie szybeczki. Grubość szkła jest dość spora, no trudno. Nic na to nie poradzę. Za obie szybki zapłaciłam 20 zł. Przy czym pan szklarz stwierdził, że to jest bardzo tanio i że zrobił mi to po taniości. No więc tak, będzie sobie jedna szybka stała otworem w dół. Nie wiem, czy widzicie. Widzicie. A druga szybka będzie stała otworem do góry. I jedna z nich będzie się znajdowała na takich zawiasach. Tu są te zawiasy. Proszę, taki zawiasik. Zawiasik kosztował około złotówki, też w Leroy Merlin. Będzie to mniej więcej wyglądało tak, że silikonem najpierw tutaj postaram się odtłuścić, żeby to nie puściło, bo już raz zrobiłam nie odtłuszczając i w końcu, koniec końców, się odkleiło. No ale postaram to odtłuścić i załączyć takie trzy zawiasy. To będzie się tak otwierało po prostu. Tak, czy dwa, czy trzy. Zobaczymy. Całą resztę będę sklejać takim silikonem akwarystycznym. Koszt 19 zł, również w Leroy Merlin. Polecam, używałam. Schnie, albo raczej wietrzy się około połowy dnia. Nie puszcza i na długo starcza, nawet zbyt długo. Co jeszcze? Na podłoże przewiduję jakiś taki tam mieszankę piachu z jakimś pumeksem, czy co to jest. Takie kamyczki pumeksowe. Może je zafarbuję jakoś, może nie. Zobaczę.
co jeszcze? Do całości przyjdzie mała listewka z diody LED. Z diodami LED, znaczy się. Coś takiego sobie zamówiłam kiedyś na Allegro, sprzedawali na centymetry. Także kupiłam sobie już na zaś. Potem kupiłam zasilacz. Dowiedziałam się, jaki to musi być zasilacz. Ktoś mi to powiedział, wyliczył. No i to wszystko ładnie działa. Nie wiem, czy wam pokazywać, czy nie. Chcecie? Chcecie, czy nie chcecie widzieć? Nie macie wyboru. Daje to taką moc. Nie świeci zbyt jakoś mocno, ale też nie jest najsłabiej. A właśnie. A propos tego wężyka, w którym będzie doprowadzana woda, to dostałam go na metry w sklepie Kakadu, zdaje się, zoologicznym. Jest to wężyk do akwariów, zdaje się. Podobno można dostać też na dziale z winami gdzieś, na przykład w Leroy Merlin też również, lub jakichś innych sklepów. Co jeszcze? Akwarium, które zakupiłam, kosztowało około 30 zł niecałych. Ma wymiary 25 na 16 na 32. Nie jest zbyt duże, nie jest zbyt małe, może starczy na trochę dla tych falaksów, na pewno starczy, dla Herkulanus na pewno nie starczy na długo. No to chyba wszystko. Na razie będę kończyć. Dzięki za uwagę, do usłyszenia następnym razem.